Sigemortar model 1914, 280 mm, moździerz. Field gun, armata polowa 75 mm. Moi drodzy, tym razem trafiliśmy do Muzeum Wojska Polskiego. Ale dlaczego? Z jakim filmem czy serialem będzie to związane? O tym opowiem Wam już za chwilę. Dzisiaj trafiliśmy na fantastyczną ekspozycję. Dzięki uprzejmości Muzeum Wojska Polskiego będziemy za chwilę mieli okazję zobaczyć, wręcz dotknąć, a to bardzo rzadkie, spotkać się z bohaterką pewnego filmu i serialu. Schiffenmaschinen-AG Berlin, Steglitzer Straße 2. Moi drodzy, to jest słynna maszyna szyfrująca Enigma. Wersja handlowa. Na takiej właśnie próbowali swoich sił polscy kryptolodzy, polscy matematycy. Przed jeszcze II wojną światową. W drugiej połowie XIX wieku powstało Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, które w roku odzyskania niepodległości zainicjowało utworzenie w Poznaniu wyższej uczelni. W ścisłych związkach z Polską Szkołą Matematyczną stworzoną przez Stefana Banacha i Władysława Orlicza we Lwowie, poznańska uczelnia dorobiła się wkrótce liczącego się ośrodka matematycznego, którego absolwentami byli bohaterowie naszej filmowej opowieści kryptolodzy Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski. Serwus, Marian. Cały rok nie widzieliśmy. Cześć, co tam słychać, Gotyndze? No różnie, panowie. Różnie. Chciałem wam powiedzieć, że według historyków nasza bohaterka uratowała życie milionom ludzi podczas II wojny światowej. Że podobno skróciła całą wojnę o 2, może nawet 3 lata. Ale już udział Polaków w całej tej historii jest bardzo różnie komentowany przez historyków na całym świecie. Do muzeum jeszcze wrócimy, moi drodzy, ale trudno tak naprawdę określić, gdzie był początek całej tej historii z Enigmą. Ale my zacznijmy, tak dla uproszczenia, od wojny polsko-rosyjskiej roku 1920 i Maksymiliana Ciężkiego, członka specjalnej grupy nasłuchowo-radiolokacyjnej. Doświadczenia wojenne sprawiły, że Ciężki razem z inżynierem Antonim Palutem trafili do oddziału drugiego sztabu głównego, czyli do wywiadu i dekryptażu. To Maksymilian Ciężki był głównym organizatorem kursu kryptologii profesora Krygowskiego, a potem zespołu znakomitych polskich matematyków. To ta paczka, panie naczelniku? Tak jest, panie majorze. Ale tu musimy opuścić na chwilę Poznań i odszukać pewnego szpiega i zdrajcę. Oto Hans Thilo Schmidt. We wczesnych latach 30. XX wieku Schmidt był pracownikiem biura szyfrów niemieckich sił zbrojnych. Kiedy militarna wersja Enigmy, tajnej niemieckiej maszyny szyfrującej, została wprowadzona do użytku, Schmidt zaoferował francuskiemu wywiadowi sprzedaż informacji o Enigmie. Ale nawet z dostępem do takich danych ani francuski wywiad, ani angielscy kryptolodzy nie byli w stanie odszyfrować wiadomości z Enigmy. Jednak materiały trafiły także w ręce polskich kryptologów i matematyków. Mariana Rejewskiego, Jerzego Różeckiego i Henryka Zygalskiego. Jak wam idzie robota? Różycki twierdzi, że nieciekawa. Oczywiście, że nie ciekawa, bo nie wymaga znajomości wyższej matematyki, a raczej sprytu. Marianowi marzą się genialne odkrycia, a tymczasem musi tutaj tasować patyczki. Po raz pierwszy na świecie szyfr Enigmy złamał Marian Rejewski między świętami Bożego Narodzenia a Sylwestrem 1932 roku. Rejewski razem z Zygalskim i Różyckim zastosowali metodę matematyczną zamiast lingwistycznej. I to był przełom.
Koniec lat 30. w Europie to był czas wielkich napięć politycznych i gospodarczych. Znowu zmienili walce w Enigmie. Z niemiecką dokładnością. Odbieramy, ale nic nie rozumiemy. Tak samo było przed marszem na Wiedeń, jak i przed najazdem na Czechosłowację. W Hiszpanii władzę krwawo zdobywają faszyści Franco. Hitler jest coraz silniejszy i dokonuje Anschlussu Austrii. Potem zabiera się za Czechosłowację. W Polsce minister Ribbentrop proponuje włączenie Gdańska do Niemiec. Wojna zdawała się nieunikniona. Rejewski pracuje bez przerwy. A inni? Rzycki wścieka się, że ma za mało placht. A Zygański chciałby dostać jeszcze ze 3 tuziny bomb. To jest szukanie czarnego kota po ciemku. I wtedy doszło do tajnego, niezwykłego spotkania w Pyrach pod Warszawą. Proszę bardzo, pan magister Marian Rejewski i magister Jerzy Różycki. Tylko dwaj? Słyszałem, że jest ich 3. No magister Henryk Zygalski jest na razie zajęty. Polscy matematycy przekazali aliantom teczkę sekretów, która zawierała m.in. szczegółowe informacje dotyczące działania Enigmy, a także projekt tzw. bomby kryptologicznej. Urządzenia mechaniczno-elektrycznego do automatycznego łamania szyfrów. Liczba możliwych nastawień Enigmy jest bardzo duża. Wynosi ona 60 razy 26 do 3 razy 26 silnia dzielone przez 2 do 10 razy 6 silnia razy 10 silnia równa się w przybliżeniu 15 razy 10 do 19. A jakie są połączenia bębenka wstępnego? Alfabetyczne, a więc ABC i tak dalej. Really? Tego mi do głowy nie przyszło. To był przełom i klucz do późniejszych sukcesów Alana Turinga i innych kryptologów zmagających się z Enigmą. A co wydarzyło się później z Rejewskim, Różyckim, Zygalskim i innymi genialnymi polskimi kryptologami? Moi drodzy, to już historia. Historia wręcz sensacyjna. Ucieczki przez pół Europy, tajne ośrodki dekryptażu, agenci, tajne wywiady, szpiedzy. Ale więcej o niesamowitych losach, przygodach, ucieczkach polskich kryptologów, moi drodzy, dowiecie się z serialu Tajemnica Enigmy. 8 odcinków serialu w reżyserii Romana Wiączka to po pierwsze sensacyjno-wojenna opowieść z enigmą i wielką polityką w tle, a po drugie no taka naprawdę znakomita i wciągająca lekcja historii. Residence à louer. Pocalujcie nas w dupę. I do tego jeszcze po trzecie znakomite trio aktorskie. Frączewski, Borowski, Garlicki. No i oczywiście wielu innych wspaniałych polskich aktorów. Są skargi, życzenia? Jesteśmy głodni, jest nam zimno. A drugi Polak? Prosimy o skontaktowanie nas z poselstwem brytyjskim w Madrycie. A dlaczego teraz w ogóle opowiadam wam o tym serialu, o Enigmie? Po pierwsze, serial Tajemnica Enigmy został odnowiony, zdigitalizowany i powiem wam, że to robi naprawdę duże wrażenie i wizualne, i dźwiękowe. Połączenie archiwaliów z wręcz sensacyjną akcją wokół Enigmy. Znakomici aktorzy, scenografia i cała strona historyczna. Po digitalizacji cały serial zyskał nowy blask. Po drugie, chwilę temu w Polsce gościł Dermot Turing, czyli bratanek słynnego Alana Turinga.
I to właśnie on w swojej książce XYZ, prawdziwa historia złamania szyfru Enigmy, na nowo przypomina i podkreśla przełomową rolę Polaków w złamaniu niemieckiej Enigmy i jej szyfrów. A teraz cytat z Dermota Turinga. Prawie wszystkie przełomowe odkrycia związane z Enigmą, odkrycia Alana Turinga, nie były wyłącznie jego osiągnięciem. To oczywiste, że jego wiedza była fantastyczna i miała przełomowe znaczenie, ale miał poważne wsparcie. Wszystkie osiągnięcia, które wiąże się z jego imieniem, opierają się na fundamentach zbudowanych przez Polaków. M3097, maszyna, która była używana przez Kriegsmarine, i ten konkretny model podobno Brytyjczycy zdobyli na jednym z hitlerowskich U-botów. Potem w 2000 roku Brytyjczyca, dokładnie książę Andrzej, książę Yorku, przekazał tę właśnie maszynę Polakom w uznaniu zasług polskich matematyków i kryptologów w złamaniu szyfru Enigma. I zobaczcie tutaj, moi drodzy, tu jest cała łącznica kablowa, która zwiększała ilość kombinacji przy szyfrowaniu. Tym bardziej warto zobaczyć ten serial Tajemnica Enigmy, bo głównym konsultantem historycznym był nie kto inny, jak jeden z bohaterów tego serialu, a więc słynny polski matematyk i kryptolog Marian Rejewski. Generał Gustave Bertrand, inicjator współpracy biur szyfrów polskiego, angielskiego i francuskiego, całą zasługę za sukces przyznaje Polakom. Marian Rejewski, Jerzy Różycki, Henryk Zygalski, ci żołnierze tajnych służb rozegrali jedną z największych bitew. I to tyle w dzisiejszym Kinomaniaku, moi drodzy. I koniec naszego spotkania z maszyną szyfrującą Enigma. Jeśli macie ochotę na więcej sekretów, to zapraszam, zobaczcie odnowiony cyfrowo serial Tajemnica Enigmy. Rekonstrukcje cyfrowe TVP. A więc do zobaczenia.